Panie i panowie, będziemy dziś znów mówić o programowaniu. W stajni naszej szkoły zaparkował właśnie ognisty rumak, z którego zeskoczył prowadzący ten program, Przemysław Adam Śmiejek. No, moi drodzy, skoro ostatnio tak wam się podobało, że były zadanka, to dzisiaj sobie strzelimy kolejne zadanko i zapraszam jak zwykle do mojego pulpitu. Siemanko, witam na moim pulpicie. Co dzisiaj za zadanko? Dzisiaj silnia. Silnia to jest takie ustrojstwo, które składa się z mnożenia kolejnych elementów. Na przykład silnia 5 to jest 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5. No oczywiście mnożenie przez 1 nie ma sensu, więc możemy zacząć od 2 razy 3 razy 4 razy 5. Tak? Czyli na przykład 5 silnia, bo tak to zapisujemy w matematyce, to jest to samo co 5 razy 4, 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1. No, tu razy miało być. Razy 1. Oczywiście 1 mogę pominąć, mogę to oczywiście mnożyć od 2 razy 3 razy 4 razy 5, jak to lubi, bo mnożenie jest przemienne. Ważne, żeby to było przemnożone wszystko przez siebie. No i wiemy też jeszcze tak z definicji, że jest silnia 0 wynosi 1 i że to musi być dla liczb naturalnych. Liczby naturalne to są liczby całkowite większe od 0. No niektórzy mówią, że mogą być liczby naturalne, to również jest 0. To jest taki spór filozoficzny wśród matematyków, czy 0 jest liczbą naturalną. Dlatego jest w definicji powiedziane, że jakby ktoś uznał, że 0 jest liczbą naturalną, to silnia 0 wynosi 1. A jak ktoś uzna, że 0 w ogóle nie jest liczbą naturalną, no to możemy iść dalej. W każdym razie mają być to liczby po pierwsze nierzeczywiste, nie z przecinkiem, a po drugie to muszą być liczby dodatnie. Tak? Nie mogą być ujemne. No i takie jest założenie silni. I teraz, co mamy tu zrobić? Mamy od użytkownika wprowadzić liczbę, z której policzymy silnię. Tak? No to zaczniemy od wprowadzenia liczby. Czyli jakaś liczba, to już znamy. Liczba równa się input. No i wypiszmy sobie ją. I jest to 12. Przy czym przypominam, że Python wczytuje napis. Więc dla niego to jeszcze nie jest liczba. Jeżeli ja chcę mieć liczbę z tego, no to muszę to zamienić tak naprawdę dopiero na liczbę. Poleceniem int. No, ostatnio robiliśmy w poprzednim zadaniu float. Czyli zamienialiśmy tą liczbę na liczbę zmienno-przecinkową, bo mogło być 12,5 w poprzednim zadaniu. W tym zadaniu nie float, w tym zadaniu int. Podaj liczbę 12. Wygląda tak samo, ale teraz to już nie jest string. Jeżeli już wpiszę sobie coś, no to już się wywali błąd, że int nie zadziała. Jeżeli wpiszę sobie 67 i 9, to wywali błąd, że nie zadziała. No, musielibyśmy zastanowić, co zrobić, żeby te błędy przechwycić, ale o tym może za chwilę, bo tu jest w zadaniu potem zaimplementuj obsługę błędów, nie pozwól na wpisanie liczby innej niż naturalna oraz liczby zbyt dużej. No, to za chwilę to ustalimy. Nie? Na razie jest ważne to, że powiedzmy, że bez obsługi błędów. Podaj liczbę, zamieniamy ją tu. No i teraz co? Musimy przez siebie przemnożyć, czyli co? Musimy wypisać wszystkie liczby tak naprawdę od 1, a w zasadzie od 2, bo już mówiliśmy, że przez 1 nie ma sensu mnożyć, aż do tej podanej liczby. Czyli pętla for, tak? For i in range, odkąd? Od 2 do podanej liczby. Ale wiemy, że for nie działa w ten sposób, że nie dochodzi, znaczy range, przepraszam, nie działa w ten sposób, że nie dochodzi do tej liczby, czyli tu zrobimy sobie liczba plus 1, żeby się zatrzymał na liczbie. No i spróbujmy, czy naprawdę takie wypisuje. Print i.
podaj liczbę 5. No to jest 5. Aha, bo mam jeszcze wypisywanie. Zdziwiłem się, czemu 2 razy 5. Bo to oczywiście mi wypisywanie nie jest potrzebne. 5, no jest 2, 3, 4, 5. Czyli 2 razy 3 razy 4 razy 5. No i pamiętacie, jak liczyliśmy sumę. Tak, liczyliśmy sumę, czyli braliśmy kolejne liczby i je dosumowywaliśmy. I tu jest dokładnie to samo. Silnia równa się, tylko nie możemy zacząć od zera, bo sumę zaczynaliśmy od zera i dosumowywaliśmy. A teraz musimy w głowie mieć jedynkę i domnażać. Domnażać 2, 3, 4, 5, 6, no aż dojdziemy do tej liczby, która została podana. Gdybyśmy mieli 0 i byśmy domnażali razy 2, dalej 0, razy 3, dalej 0, razy 4, dalej 0. No nie, w głowie muszę mieć 1. 1 razy 2, 2, razy 3, 6, razy 4 i tak dalej, i tak dalej. Czyli silnia jest 1. No i tu już nie będę tego wypisywał, tylko zrobię, że silnia to się równa silnia razy ta, to i, bo to i będzie się zmieniało, tak jak widzieliście, od 2 do podanej liczby. No to to i wypisujemy print silnia jako wynik. Wykonuj, podaj liczbę, na przykład 5. Jakąś literówkę zrobiłem. Tak, tu napisałem silna, a tam napisałem silnia. Oczywiście silnia, a nie silna. Podaj liczbę 5. No jest 120, tak? 5 razy 4, razy 3, razy 2, no razy 1, to jest właśnie 120. Jak zauważycie, ta silnia bardzo szybko rośnie. Tu kazałem mu policzyć silnię z czego? Z 1000 i to już jest tak długa liczba. Tak ogromna liczba, że no nie mieści mi się tutaj to w okienku. No jak damy mniejszą liczbę, na przykład 12, no to jeszcze ta liczba jest spoko, ale też już jest, popatrzcie, dla 12 jest już tak duża. Tak, jeżeli damy na przykład 30, no to już jest taka. 100, to już jest taka. 200, to już jest taka. No, jeżeli dałbym tutaj odpowiednio dużą liczbę, no to Python może sobie nawet z tym gdzieś tam poradzi w pewnym momencie, ale jak widzicie, mówię do was, mówię, a on to ciągle liczy. On to ciągle liczy, on ciągle próbuje tą silnię tak dużej liczby wyliczyć. No, przesadziłem tutaj. Dlatego jakby jest powiedziane w programie, żeby nie pozwolić na zbyt dużą liczbę. Nie jest powiedziane na jaką, jest powiedziane, żeby nie pozwolić na zbyt dużą. No ta wydaje mi się, że jest zbyt duża, no bo niestety spowodowało to, że mój Python sobie tam gdzieś, prawda, liczy, zwoje mu się przegrzewają. Nie wiem, ile czasu mu to zajmie, trzeba by poeksperymentować, ale na pewno nie jest to czas, w którym on byłby to w stanie sensownie wyliczyć, tak? Czy jest potrzebna nam silnia tak dużej liczby? Pewnie nie. No po co nam tak duża liczba? Nie będziemy jej umieli nawet nazwać. No a być może, że jest to silnia, która jest tak ogromna, że nie skończy tego w sensownym czasie. Tak rzuciłem z głowy, nawet nie wiem, co tu wpisałem. Tu wpisałem 3 zera, 3 zera, 100 milionów? 100 milionów, nie? No to możecie sobie wyobrazić, jak to jest ogromna liczba, jeżeli już dla tysiąca, tak, dla tysiąca, to było coś takiego, co mi się nie mieściło tu na ekranie. Spróbujmy dla 10 tysięcy. No, liczy, leci. No, dał radę, dla 10 jeszcze dał. Spróbujmy sobie na przykład dla 100 tysięcy. No, dla 100 tysięcy już pewnie też policzy w końcu, nie? No może da radę, chociaż nie wiem. O, jest, dał radę. Policzył, teraz ją wypisuje, nie? Samo wypisywanie długo trwa, ale liczy, nie? No, policzył. W każdym razie policzył, już przerwę mu to wypisywanie, bo już jest tak ogromna. Czyli możemy się umówić, że powiedzmy 10 tysięcy jest wystarczające. Czyli nie pozwól na wypisanie liczby innej niż naturalna, tym się za chwilę zajmiemy. Ale nie pozwól też na zbyt dużej. Czyli jeżeli tu będzie ta liczba, to sobie damy if liczba mniejsza od 10 tysięcy, powiedzmy, to licz całą tą silnię, czyli to muszę wciąć,
całość muszę to wciąć. A w przeciwnym wypadku napisz nie mogę za duża liczba. I tu wykorzystałem znowu coś, co mamy z poprzednich lekcji, instrukcję warunkową. Jeżeli liczba mniejsza od 10 tysięcy, spoko licz. Ale już na 10 tysięcy powie, że nie, zbyt duża liczba. No ćwiczyliśmy, że dla 10 jeszcze daje radę, powiedzmy zrobi mniejsze od 20. Podaj liczbę 10 tysięcy, policzył. Podaj liczbę 20 tysięcy, nie mogę, zbyt duża liczba. Podaj liczbę 19 999. No, jeszcze na 20 tysięcy też by pewnie policzył. Więc tu możecie sobie poeksperymentować i spróbować, co będzie z konkretną liczbą. No, jest to już na pewno tak duży wynik, że nie ma co w ten sposób tego liczyć. No dobra. To teraz zajmiemy się tym, żeby nie pozwolił na wpisanie liczby innej niż naturalna. Pamiętacie, jak przerabialiśmy sobie tą... A, liczby innej niż naturalna. Czyli po pierwsze można wpisać minus. Minus 12. No i silnia wychodzi 1. Nie uwzględniliśmy tego, a co dla zera? 0 wynosi 1. No to dla zera jest 1. Ale popatrzcie, minus 12, minus 10 też jest 1. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest pętla od 2 do minus 12. No to ani razu się ta pętla nie wykona. Czyli silnia będzie zawsze wynosiła 1, bo na początku silnia jest 1. No ale chcą w zadaniu, żeby nie pozwolić wpisać na liczbę inną niż naturalna. Więc nawet ujemnej nie pozwolić wpisać. No to jeżeli liczba mniejsza od... Aha, tu już mam mniejsza od 2000 i liczba większa lub równa 0. No bo 0 może być, dla 0 ma być dalej silnia minus 1. Czyli liczba ma być jednocześnie i mniejsza od 2000 i większa od 0, większa lub równa 0. Czyli będzie tu przedział od 0 do 2000 z tej strony otwarty. Tak? Taki przedział nam powstanie. No i tylko dla tego przedziału będzie liczył. Dla innego powie, że za duża liczba. Trochę zły mamy komunikat. No bo jeżeli teraz dam minus 19, nie mogę za duża liczba. No nie jest za duża. Za duża lub za mała liczba. No i to jest ta część prosta. Jeżeli ktoś ma jakby z tym drobne problemy, to na tym może zakończyć, przećwiczyć to, żeby to zrozumieć. Bo teraz chcę sprawdzić, żeby nie pozwolił na wpisanie liczby innej niż naturalna. No, czyli na przykład właśnie podaj liczbę 78,98 i tu już mi się pojawia błąd. Czyli nie mogę tego ifem sprawdzić, tak? On nie potrafi tym intem przerobić tego stringa, który ma w środku kropkę. Musiałby go przerobić na floata. No a jakby był float, no to to jest zły. No i mamy trochę tutaj zagwozdkę. Ale co możemy zrobić w Pythonie? Skoro to wywala błędy, to jest w Pythonie takie polecenie jak spróbuj, a jeżeli się nie uda, to wtedy no przerwi jakby te próbowanie. Czyli jest, damy mu try, spróbuj. Spróbuj co? To, co jest tutaj. Ja może poszukajmy na, bo to właśnie, żebyście się od razu też uczyli. Try Python. O. Czyli spróbuj, a except, jeżeli coś się wydarzyło niepoprawnego, no to wykonaj wtedy to poprawne. Znaczy to, co tutaj jest. Troszkę tak jak if, tylko że if jest, jeżeli jakiś warunek, no jeżeli ten warunek jest prawdziwy, to zrobi to w ifie, a else
zrobić coś przeciwnego. I tu jest podobnie, tylko że nie ma warunku, tylko spróbuj coś zrobić. I jeżeli w dowolnym momencie ci przerwie, no to przerwiesz ze błędem. Czyli możemy teraz zastosować właśnie tego try'a. Tu tylko muszę pamiętać o wcięciach, bo to jest Python, więc tu jest do ifa, to jest jeszcze wcięte tu, to jest jeszcze wcięte tu i to jest jeszcze wcięte tu. I teraz całość to try, a jeżeli się nie uda, to print. Błędne dane. OK. Podaj liczbę 98. Udało się. Podaj liczbę coś tam. Błędne dane. Nie wywalił nam tu błędu, bo po prostu tą instrukcją próby try except sprawiłem, że on spróbował wykonać to, co jest tu, a ponieważ mu się nie udało, no to wskoczył tutaj. No i jak będzie na przykład 78.9, no to też są błędne dane, chociaż one są liczbą. Ale tu ta funkcja int niestety się wywali i spowoduje błąd. A ja ten błąd złapałem przy pomocy try. No i tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Troszeczkę już dzisiaj są trudniejsze tematy. Mam nadzieję, że to zrozumieliście. Jeżeli nie, to zapraszam na grupę dyskusyjną na Facebooku. Zachęcam też do komentarzy pod filmem. Nie wiem, gdzie ten film oglądacie, bo w różnych miejscach jest publikowany. Jeżeli na YouTubie, to na YouTubie w komentarzach jak najbardziej można pisać i ja wtedy odpowiem. No i do zobaczenia się z Państwem. Hasta luego. Cześć i pa. Hasta pronto.